Witam Was, moi drodzy, wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Prey i zapraszam Was dzisiaj do, mam nadzieję, bardzo obszernego materiału, o który prosiliście. Pisaliście wiele pytań, to też postaram się dzisiaj na nie poodpowiadać. Postaram się poodpowiadać na tego typu intrygujące Państwa kwestie jak to, dlaczego korzystam właśnie z wykresu na futuresach, dlaczego uważam, że jest on wykresem, z którego najlepiej korzystać, jeśli chodzi o koncepty ICT. Nie oznacza to, że nie możemy rozgrywać w żaden Sposób CFD z użyciem właśnie tych wykresów, bo po prostu moim zdaniem są to wykresy, które w jasny sposób przedstawiają realną strukturę. Ale oczywiście o tym za chwilę. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Przejdźmy sobie na samym początku, właśnie do wspomnianego wykresu. Jestem na końcówce mojej pozycji. Właśnie muszę przesunąć sobie tylko jeszcze stop lossa na break even. Tutaj u mnie na futuresach, także pozycja obecnie wygląda w ten sposób. O. Czy ja mogę to przesunąć do końca na break-even? Nie mogę. No, w każdym bądź razie Stop Loss obecnie ląduje na break-even, moi drodzy, a targetem moim w tym momencie jest ten Fair value Gap na pięciominutówce. Zaraz przeprowadzę Was przez to, dlaczego, co i jak. Natomiast dla wszystkich, którzy oglądają mnie od dłuższego czasu, no to na pewno doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, że jest to model, który rozgrywam bardzo często, no i dzisiaj jest on w wydaniu, moim zdaniem bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo sensownym. Dobrze, moi drodzy. Więc przejdźmy do pierwszego pytania, o które bardzo często pytacie. Prej, dlaczego korzystasz z wykresu na Futuresach? Wczoraj na przykład zebraliśmy Previous Quarterly High i już szybko też tłumaczę, co to znaczy previous Cortelli high, jeśli ktoś mnie nie ogląda. Moi drodzy, oznacza to, że zebraliśmy po prostu high z świecy 3-miesięcznej, czyli mamy świecę 3-miesięczną, która oznacza cały jeden kwartał. Zebraliśmy na futuresach właśnie wierzchołek z poprzedniego kwartału i również z poprzedniego miesiąca. Jeśli ktoś nie oglądał mojego mentorshipa, to serdecznie zapraszam tam, to wszystko moi drodzy tłumaczę. I teraz bardzo, ale to bardzo ważna kwestia moi drodzy również w tym wszystkim. Ja obecnie nie korzystam już z żadnych innych wykresów, jeśli chodzi o euro, niż z tych wykresów na futuresach. Nie interesują mnie inne dane. Uświadomi mi to jeden właśnie z moich szanownych widzów. Nie wiem, czy życzy sobie, żebym wymieniał jego imię, czy nazwisko, dlatego tego nie zrobię. Natomiast jeśli to ogląda, to serdecznie mu za to dziękuję. I bardzo cieszę się, że możemy tutaj wymieniać się w ten sposób informacjami, bo nie ukrywam że mój trading wszedł na dużo wyższy poziom dzięki temu. Zdawałem sobie sprawę oczywiście z możliwości, które są na futuresach, natomiast nie zdawałem sobie sprawy, jak dokładne potrafią być wykresy z użyciem konceptów ICT. I dlaczego tak się dzieje? Moi drodzy, dzieje się tak dlatego, że jeśli chodzi o właśnie te wspomniane wykresy, to są to wykresy, które są na podstawie, moi drodzy, realnego wolumenu, realnych zleceń. To znaczy struktura, która tutaj się tworzy właśnie na tych konkretnych świecach, nie pokazuje nam żadnego fugazji, nie pokazuje nam wymyślonych danych, tylko pokazuje nam realne dane na podstawie zleceń i to jest coś, co powinno nas interesować, jeśli chodzi o koncepty ICT i to jest, moi drodzy, tak naprawdę taki rocket fuel, to jest takie paliwo rakietowe do tego, żeby wiedzieć, gdzie naprawdę znajduje się sensowny dla nas swing high, swing low i tak dalej, i tak dalej, moi drodzy. Dobrze, więc przejdźmy sobie teraz na szybko również do samej pozycji, mam nadzieję, że obszernie wytłumaczyłem Państwu, dlaczego korzysta tam obecnie z wykresu właśnie na kontrakcie 6E1 wykrzyknik, mówiąc po prostu to literka po literce. Złyczę się jeszcze szybko kawy. Mm. Także moi drodzy, przechodząc szybko do samego rozegrania. No jest to tak zwany Bretton Butter setup, jeśli chodzi o ten kanał. Dlaczego moi drodzy? Zebraliśmy low z sesji azjatyckiej, zrobiliśmy 5-minutowego market structure shifta w tym miejscu. Natomiast pamiętajcie to, o czym zawsze powtarzam. Dla mnie sam knot nie jest market structure shiftem. Ja chcę zobaczyć zamknięte body i najlepiej z utworzonym właśnie fair value gapem, który tutaj miał miejsce. To jest sensowne. Moim zdaniem, to jest sensowny market structure shift. I gdzie poza tym, że zebraliśmy low Azi, to gdzie jeszcze zdeliberowaliśmy? po prostu posłaliśmy manipulację, bo wiele osób nie zwraca na to uwagi, moi drodzy, nie zwraca uwagi na poziomy z daily, tak samo jak wczoraj. Wielu z Was pisało, że no w ogóle nie widzieliście tego setupu, dlatego że nie było tam delivery do żadnego high time frame'owego point of interest. Moi drodzy, było. Było delivery, było delivery, które, moi drodzy, tak naprawdę miało miejsce do konkretnego volume imbalansa, który utworzył się w dniu wczorajszym właśnie na wykresie Daily, jeśli chodzi o, jeśli chodzi, moi drodzy, o to, co miało miejsce tutaj. Ja to Państwu pokazywałem i bardzo często doskonale również rozumiem ktoś się trzyma swoich zasad, nie rozgrywa tego szapoba i doskonale to rozumiem do niczego nikogo jak zawsze nie zachęcam nic tutaj nie jest poradą inwestycyjną natomiast zachęcam tylko i wyłącznie do tego żeby sprawdzić sobie bez żadnych pozycji jak często kiedy otwiera się euro szczególnie właśnie na futuresach otwieramy się z z imbalansem to jak często manipulacja właśnie występuje do, do tego volume imbalansa. i to jest bardzo sensowny punkt z perspektywy wyższego interwału do którego można antycypować właśnie manipulacje szczególnie jeśli jesteśmy blisko na przykład właśnie takiego previous quarterly high czy previous monthly high. A. Moi drodzy, pytaliście również o to w jaki sposób ja odnoszę się teraz do tego, że skoro zebraliśmy to na futuresach, to jak to będzie teraz wyglądać na CFD. Będąc z wami w 100% szczery, mam to w dupie. Mam to w dupie pod takim kątem, że kompletnie mnie to nie interesuje. Interesuje mnie ten wykres, na żaden inny już nie patrzę, dlatego że uważam, że reszta wykresów jest po prostu bez sensu. Precyzja, którą udaje mi się osiągać dzięki tym wykresom, jest nieporównywalna do precyzji innych wykresów i to czy będziecie rozgrywać to również na futuresach czy na e, tak naprawdę e, CFD nie ma większego znaczenia poza tym oczywiście że futuresy również oferują e, spready ale to też niskie raczej brak spreadów ale to na kontach route też możecie uzyskać natomiast sęk jest w tym żeby jeśli szukamy konkretnego e, s, na przykład zamknięcia się powyżej swing higha czy też swing lowa to szukajmy moim zdaniem go właśnie na tych wykresach które prezentują realny wolumen Kropka. Dobrze, moi drodzy, więc patrząc teraz na to, w jaki sposób się to wydarzyło dalej, także moje wejście było na zamknięciu właśnie tej świecy no ktoś by mógł powiedzieć prej no dosyć wysoko, tutaj już ja uważam, że był market structure shift no ja nie, ja muszę zobaczyć body zbyt dużo razy, zbyt dużo razy mnie to niestety oszukało i z, nie ufam samym, samym knotom buddy tell you the stories, weeks do the damage czyli knoty robią po prostu zamieszanie, knoty robią wszelkiego rodzaju sweepy a mm, korpus świecy opowiada wam prawdziwą historię, więc ja chcę zobaczyć mocne zamknięcie się druga bardzo mocna przesłanka dla mnie która tu miała miejsce później no ustawmy sobie tego stop -lossa jeszcze tak jak wyglądał na początku moi drodzy to ten breaker i kiedy zwrócicie uwagę to tym breakerze czyli order bloku który co to jest moi drodzy Breaker, cytując bardzo, raczej nie cytując, ale tłumacząc to w bardzo prosty i łopatologiczny sposób, dla mnie Breaker i powtarzam dla mnie na bazie konceptów ICT, bo generalnie jeśli chodzi o order bloki u ICT to test jest dosyć sporo, więc poprawiajcie mnie w komentarzach, śmiało, nie bójcie się, natomiast dla mnie Breaker jest niczym innym jak tym, że kiedyś był to order blok na przykład spadkowy, zanim cena zrobiła tą konkretną rzecz tutaj, odpalmy sobie na chwilę replaya. W wcześniej rynek, to co widzicie to jest cały czas live rynek, zaraz zresztą wam to potwierdzę i zanim oczywiście zamieniło się to w breakera, to był to potencjalny bullish order block, natomiast zamykając się powyżej jego, tak jak widzicie cena odniosła się później do tego breakera, tworząc z niego wsparcie i możecie zobaczyć, że nie odnieśliśmy się później niżej do fair value gapa, bardzo często wtedy do fair value gap, żeby to nie irytować niektórych ludzi, moi drodzy, więc do Value Gap się nie odnieśliśmy, które tutaj miało miejsce, a odnieśliśmy się właśnie do tego Breakera. Jeśli źle to rozumiem, chociaż wydaje mi się, że całkiem spoko, bo po prostu mi to działa, no to, to możecie dawać znać w komentarzach. Dodatkowo jeszcze mamy tutaj kolejną, właśnie kolejny Fair Value Gap, i tak jak widzicie, kompletnie na ten moment się do niej nie odnieśliśmy. Co ja targetuję i co tu widzicie po prawej stronie? Moi drodzy, widzicie tutaj wskaźnik, który nazywa się ICT Daily Levels and Zones by Fadi. Co to, moi drodzy, jest za wskaźnik? Jest to wskaźnik, który po pierwsze oddziela mi wykres od północy do północy New York Time, więc łatwo mi wtedy zaznaczać sobie bardzo szczyty i dołki z poprzedniego dnia na bazie True Open od ICT. True Open, czyli otwarcia i zamknięcia na bazie czasu nowojorskiego, na którym operuje UTC minus 4 tutaj na wykresie. Czasami również UTC-5, w zależności od tego, jak się układa strefa czasowa. Moi drodzy, i jest to wskaźnik, który pokazuje nam zakresy, tak zwane Average Daily Range. Jest to bardzo, ale bardzo istotna rzecz, o której mówiłem w swoim mentorship'ie i który jest, która pozwala nam określić, gdzie generalnie chcemy targetować konkretne rzeczy na wykresie, żeby nie przesadzić, żeby nie przesadzić. Co to znaczy, moi drodzy? Skoro mamy konkretny range, który euro-dolar robi przez ostatnie dni, no to to bazujmy na bazie tego range'a, a nie wymyślajmy, że nagle będzie range dużo, dużo, dużo gdzieś dalej. Także, także to jest dla mnie, moi drodzy, najważniejsza rzecz w tym wszystkim, żeby, żeby o tym po prostu pamiętać. I to właśnie ten wskaźnik nam pięknie, pięknie prezentuje. Moim zdaniem jest on bardzo, bardzo fajny pod tym kątem i fajnie nam też wskazuje właśnie również Midnight Open od ICT, bo też od razu nam to zaznacza i sesję azjatycką. Możecie tutaj dużo rzeczy sobie poustawiać. Moje Ustawienia są w taki sposób, także bierzcie i korzystajcie sobie, jeśli chcecie, jak zawsze. U mnie wszystko całkowicie za darmo. Wiecie, jak, i widzicie, jak fajnie. Nie, nie trzeba kupować kursów, nie trzeba kupować żadnych rzeczy. Jest taki prej, który wam wszystko tłumaczy. Czasami pewnie pierdoli głupoty i się pomyli w wielu aspektach, no ale cóż, za darmo. Dar, darowanemu koniu się w zęby nie patrzy, jak się to mówi, prawda? Także moi drodzy, w ten sposób to wygląda. Naprawdę ładnie to ciągnie. Chciałbym zobaczyć delivery przede wszystkim do tego fair value gapa. Teraz patrząc jesteśmy na poziomie, moi drodzy, 1,77. Ja się nawet zastanawiam, czy nie zamknę sobie tego na 1 do 2. I chyba tak zrobię, że zamknę sobie to na 1 do 2, bo nie wiem szczerze mówiąc, w jaki, sposób, w jaki sposób będziemy tutaj reagować. Raczej bym chciał po prostu zebrać tylko ten wierzchołek i tak to będzie u mnie wyglądać. Także Państwo teraz wybaczą. Wybaczą ja sobie szybko, muszę wszystko poustawić i moi drodzy, zaraz zobaczymy, czy, czy wszystko będzie miało takowe miejsce, czy zbierzemy ten wierzchołek, jak zawsze pod po tylnej części zbroi zaczyna cieknąć w tych, w tych sytuacjach, nie wiem, nie, bardziej. No i mamy to. Dobrze, moi drodzy, zamykam w tym momencie zamknięte w tym momencie jest całość. Fantastycznie piękny setupik dzisiaj, moi drodzy, ale ten materiał nawet nie jest, nie ma być o tym, co o wytłumaczeniu Wam jednej bardzo istotnej kwestii, która będzie takim naprawdę, moim zdaniem, złotym nagetem, tak bym chciał to nazwać. Dlaczego? Dlatego, że wielokrotnie w ramach konceptów ICT oczywiście mówi się o tym, że cena zmierza tylko do dwóch rzeczy: albo do konkretnego volume imbalansa, fair value gap i tak dalej, czyli braku równowagi na rynku. Albo moi drodzy, do konkretnego low i high, konkretnej świecy. Bardzo dużo konkretnej, konkretnej i tak dalej, i tak dalej. I to jest prawidło, które działa na rynku. kropka. Jeśli ktoś nie wierzy, że działa, jeśli ktoś potrzebuje na to badania, to niech pójdzie sobie i popatrzy na wykres, gdzie cena zmierza i spróbuje obalić tezę, że zmierza w pierwszej kolejności zawsze do konkretnych punktów wyznaczonych, na przykład na poprzednim dniu, jeśli chodzi o high albo low poprzedniej świecy, czy też do konkretnych fair value gapów. Próba obalenia tego. Jest nieskuteczna, szkoda czasu, naprawdę. To jest sposób, w jaki porusza się rynek. Kropka. I nie jest to fugazji, nie jest to wymyślone, jest to po prostu prostota. To jest, to jest tak dokładne i proste i sensowne, e, dlatego, że to są realne poziomy, które szczególnie właśnie na takich wykresach futuresowych widać, e, jak po prostu na dłoni i to są realne poziomy, które miały miejsce i tak dalej, i tak dalej, moi drodzy. E, nie robiłem też dzisiaj ranera, bo to jesteśmy właśnie w okolicy 03 Ader. Ja nie wiem, czy Czego się spodziewać, czy będziemy zbierać previous day high? Nie interesuje mnie to dzisiaj. Moi drodzy, więc trzymając się dalej tego, o czym chciałbym porozmawiać, moi drodzy, pierwsza i ważna kwestia, która się z tym wiąże. Mało osób zdaje sobie z tego sprawę, że dobra, skoro już mamy i zróbmy sobie teraz taką świecę. Zróbmy sobie, moi drodzy, nawet taką właśnie e, zieloną świeczkę. Zróbmy sobie taką świecę, zróbmy sobie jej czarny e, czarny tutaj knot. I teraz to jest poprzednia świeca. Nieważne, czy to jest H4, nieważne, w jaki sposób będziemy do tego podchodzić, e, jaki to jest interwał. Oczywiście to jest ważne, w jaki sposób będziemy do tego podchodzić. Natomiast sęk w tym, że na ten moment musimy otworzyć web, że to jest po prostu poprzednia świeca. Czy to jest daily? O, przyjmijmy nawet, moi drodzy, niech. To będzie daily, dla, dla takiej sensowności tego wszystkiego. Więc mamy, moi drodzy, świecę daily. Otwiera się następna świeca, moi drodzy. Otwiera się następny dzień. Co w tym momencie? Otwiera się, moi drodzy, następny dzień. I w tym momencie tak naprawdę mamy pierwszą rzecz, której, którą antycypujemy w ramach konceptów ICT. Moi drodzy, pierwsza i najważniejsza rzecz, jeśli otwieramy się właśnie w środku tego konkretnego range'a, to zebranie albo high, albo low poprzedniej świecy. Ktoś powie: Prey, ja pierdzielę, ty już to mówisz chyba setny raz. Dajcie mi chwilę. Dobrze, mamy, to, mamy tego typu zjawisko, ale co dalej? I tu jest właśnie, moi drodzy, pies pogrzebany, jak się to mówi przysłowiowo. E, przysłowiowo, Boże, co za słowotwórstwa tutaj. I tu jest właśnie, moi drodzy, moment, na którym większość się wywala, dlatego że nie mają pojęcia, czego, an, co antycypować dalej. Co to znaczy? No bo kiedy zbierzemy na przykład już haj następnej świecy, to znaczy zrobimy tutaj taką, taką świeczkę, wygląda to, moi drodzy, w ten sposób. To jest ta nasza świeca, zróbmy sobie oczywiście tutaj już pełnego knota. Więc zebraliśmy w tym momencie, moi drodzy, haj, właśnie tej poprzedniej świecy. Co w tym momencie? Moi drodzy, scenariusze są tak naprawdę w tym momencie dwa. Dwa, które składają się na jeden o nazwie jak zamkniemy tą świecę, bo wszystko w konceptach ICT opiera się na. Opowiadaniu historii przez świecę na bazie knotów i na bazie, oczywiście moi drodzy, body. Co to znaczy? Analogicznie tak jak wam to opowiadałem w przypadku Market Structure Shifta na 5-minutówce teraz się skupcie, bo to jest naprawdę rzecz, której, której jakieś e, e, jarki ICT, żeby nie mówić wprost, inne kanały na polskim YouTubie wam tego w ten sposób nie opowiedzą i to będą prezentować wam głupio przedstawione wejścia i mało sensowne order bloki. Oczywiście to była wymyślona nazwa kanału, jeśli ktoś ma taki kanał i go nie znam, to sorry. <laughs> Natomiast e, po prostu ktoś, kto rozumie, to wie o co mi chodzi, są po prostu kanały, na których te rzeczy są tak tłumaczone, że to jest głowa mała. Niemniej jednak, moi drodzy, mowa oczywiście o zamknięciu się powyżej, powyżej, konkretnych, powyżej konkretnych szczytów, czyli właśnie powyżej konkretnego high'a i low'a. Analogicznie, tak jak w przypadku struktury, zamykamy się body powyżej konkretnej świecy, powyżej konkretnego szczytu. Analogicznie, moi drodzy, w tej sytuacji, którą na, 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 narysowałem Wam tutaj, to, w jaki sposób zamkniemy się powyżej tego knota, jest kluczowe. Dlaczego? <grym> Dlatego, że jeśli zamkniemy się w taki sposób, to prawdopodobne wydarzenie następne, które będzie miało miejsce, jest takie, przesuńmy nawet to bliżej, żeby to wyglądało sensownie, tak jak mniej więcej na większości wykresach. To, moi drodzy, wtedy przesłanka dla nas jest taka, że zamknęliśmy się powyżej poprzedniego szczytu. Co to znaczy? Jesteśmy bullish. To znaczy, że prawdopodobieństwo tego, że polecimy gdzieś dalej, wyżej i po tego haja jest bardzo, bardzo, bardzo wysokie. Jeśli jednak zamkniemy się poniżej tego haja, no to sytuacja może być nieco odwrotna. Dlatego, że w tym momencie następna świeca, co może zrobić, moi drodzy, następna świeca może utworzyć tak zwanego swing high. A. Czyli następna świeca może w tym momencie, moi drodzy, utworzyć tak naprawdę konkretny już punkt zwrotny. I teraz możemy antycypować w pierwszej kolejności na przykład atak właśnie na low poprzedniej świecy, no bo skoro Utworzyliśmy coś takiego, to możemy spodziewać się, że następna świeca zrobi, moi drodzy, nic innego jak to, że otworzy się, sfejluje atak na poprzedni wierzchołek. I spróbuję zaatakować poprzedni dołek. I to jest scenariusz. Więc wszystko w ICT polega, moim zdaniem, oczywiście na tym, że budujemy konkretny scenariusz na podstawie konkretnych zamknięć, świec i tak dalej, żeby zbudować konkretne prawdopodobieństwo po naszej stronie większe. O czym pisało wielu wybitnych ludzi, właśnie, że training na tym polega, żeby generalnie wskazać bardziej prawdopodobne wydarzenie. To, czy ono będzie w 100% skuteczne, nie istnieje, ale oczywiście jesteśmy w stanie przynajmniej wskazać większe prawdopodobieństwo konkretnych wydarzeń. Pozwólcie, że złyczę się teraz kawy. Więc moi drodzy, jeśli w takim razie cena zamyka się ponad hajem, co antycypujemy? Antycypujemy dalszego wzrostu, ataku na poprzedni wierzchołek. Natomiast jeśli widzimy coś takiego, że cena zamyka się poniżej, tego haja, no to w tym momencie możemy antycypować, że następna świeca utworzy swing haja, czyli na niższych interwałach, co się, moi, dro moi drodzy, wydarzy. No oczywiście, wydarzy się model po prostu akumulacji, manipulacji, czyli próba ataku i oczywiście, moi drodzy, dystrybucji. I oto kompendium wiedzy w bardzo proste na temat ICT w takiej pigułeczce i w jaki sposób buduje się tak naprawdę większość rzeczy. Jeśli teraz to oglądacie, moi drodzy, to gwarantuję wam, że znalezienie tej informacji przedstawionej w tak czysty, lakoniczny sposób jest naprawdę za je, kurwa, biście trudne. I mi bardzo dużo zajęło, żeby dojść do tego, że tak naprawdę te koncepty są tak proste, jednocześnie skomplikowane, natomiast tak proste, jeśli chodzi o scenariusze. No nie oszukujmy się, Michael, mimo że wybitny facet, no to tłumaczy te rzeczy bardzo często w sposób Zawiły i, i nie do końca istotę wszystkiego przedstawia w taki prosty i przystępny sposób. Bardzo często. Natomiast i tak jakby szapoba, oczywiście tutaj w żaden sposób nie, nie umniejszam. Te, no, sam się tych konceptów nauczyłem w 100% od niego. No ale tak jak wiele osób, które tworzy tego typu rzeczy, które wynajduje tego typu rzeczy na wykresie, dla nich te rzeczy są proste. Ja sam się zresztą na tym łapię, a dla wielu osób wydaje się to całkowicie czarna magia, prawda? Więc to jest normalne zjawisko. I analogicznie, moi drodzy, w drugą stronę, jeśli mielibyśmy teraz świecę spadkową, która zrobiła zupełnie coś na odwrót, i omówmy sobie ten przykład, żebyście mieli również to wszystko opisane w jasny i przystępny sposób, moi drodzy. Mamy, czyli mamy świecę spadkową, która w tym momencie, moi drodzy, o, wygląda w taki sposób. Mamy świecę spadkową, która zamknęła się właśnie jak poniżej, bo, boże, powyżej tego low w tym momencie, to co możemy antycypować? Możemy antycypować, moi drodzy, to, że następna świeca otworzy się, no i utworzy tutaj właśnie swing lowa, który będzie próbował zaatakować ten wierzchołek. I co nam jeszcze? Jeszcze jedna ważna kwestia, która może nam tu bardzo pomóc. Jeśli na przykład tutaj na H4 znajduje się jakieś CB, załóżmy, tak? CB z H4 w tym momencie. Zaznaczmy je sobie. Czyli Fair Value Gap z H4, to jesteśmy w stanie wtedy w ogóle już antycypować tego, że właśnie do tego miejsca cena bardzo mocno może zostać przyciągnięta. I to są, moi drodzy rzeczy, które, tak jak mówię, jeśli, za, jeśli będziecie tego szukać i w ramach tego budować, znowu analogicznie, wezmę teraz, o, przerzuciło mnie na oczywiście inny wykres, bo kliknąłem sobie spację dzięki TradingView, jak zawsze, wszystko, wszystko fantastycznie, więc kiedy teraz weźmiemy sobie po prostu świecę następną. Ok. Zróbmy sobie, moi drodzy, to otwarcie nawet. Zróbmy. A nie, właściwie mamy już tą świecę. Zróbmy sobie inaczej. Kiedy weźmiemy sobie. Mm, jakby teraz wam to zrobić? Dobra. Skopiuję jednak tą świecę i spróbuję wam to zrobić tak, żeby już to po prostu tak wam uwydatnić istotę tego żeby jeszcze prościej dla Was było to przyswoić, dobra. Border, zróbmy sobie czarny border, ok, i background, zróbmy sobie brak backgroundu. Dobrze. Czyli mamy, moi drodzy, następną świecę daily, mamy jej knota. Ok, zróbmy sobie w taki sposób. I, moi drodzy, zbudujmy sobie teraz w ramach tej świecy. To, w jaki sposób miejsce, w jaki sposób całe wydarzenie na tej świeczce wyglądało. Czyli mamy moi drodzy akumulację. Mamy, moi drodzy, manipulację. Zapiszmy sobie to. Akumulacja, oczywiście. Manipulacja. Ehm, bottom i dystrybucja. I macie w tym momencie, moi drodzy, przedstawione tak naprawdę... Cały model, na którym ja bazuję, który jest w jednej świecy, ktoś mi kiedyś tam kłócił się ze mną bardzo mocno w komentarzach, że ha, dobry, dobry jesteś, zaznaczasz AMD, akumulację, manipulację i dystrybucję na jednej świeczce. Jeszcze czegoś takiego nie widział. No, jak sobie przyjrzycie pierwszy filmik ICT na temat Power of Free AMD, no to zobaczycie, że to właśnie w głównej mierze pokazuje na pierwszej świecy. Dodatkowo jest to model, który tak naprawdę pochodzi również od Lerego Williamsa i on również wskazuje to na jednej świecy, więc no cóż, jak zawsze szerzenie po prostu dezinformacji niektórych ludzi jest na tyle mocne i wiecie, co jest zabawne, tacy ludzie nawet nie chcą sobie dać wytłumaczyć tego, że są po prostu w błędzie i źródło tej wiedzy wskazuje zupełnie coś innego. No nie? Mnie to dziwi, naprawdę dziwi mnie to, że niektórzy ludzie, mimo że jak na dłoni chcesz im coś przekazać, to jeszcze się będą z tobą kłócić, że, że pierdzielisz głupoty. No cóż, może pierdzielę. Natomiast źródło Mówi moi drodzy co innego. Więc w ten sposób moi drodzy to wygląda. I to jest tak naprawdę założenie, na którym bazujemy zawsze, jeśli chodzi o zamknięcie się w świec, jak to wygląda. O, jak to pięknie moi drodzy dalej leci. No cóż, może jednak granera można było zostawić? No trudno, nie będziemy się katować piątek i tak fajnie zakończyć w taki sposób. Niemniej jednak przejdźmy sobie w takim razie, moi drodzy, właśnie na daily. Zwróćcie uwagę, jak zamknęła się poprzednia świeca. Nie mieliśmy jeszcze tej świecy daily tutaj w tym momencie. Jak zamknęła się poprzednia świeca? No, ponad tymi wierzchołkami. Czyli co możemy antycypować na następnej świecy, czyli tej, która buduje się teraz? No, a tak oczywiście w pierwszej kolejności na tego haja. Analogicznie, moi drodzy, tak jak wam pokazywałem w, poprzednim, w, na, w poprzednich kilku minutach. I to się wydarza niezależnie, czy będziecie patrzeć na trzymiesięczną świeczkę. Dlatego ja, w, widzicie, w tamtym kwartale, kiedy zamknęliśmy się w ten sposób. To mówiłem, że antycypuję teraz wzrostów. Wiele osób tam pisało, że, że nie do końca się z tym zgadzają, natomiast no świeczki powiedzą wam bardzo dużo, szczególnie właśnie na futuresach, i jeśli mamy zamknięcie powyżej tego low'a, to antycypowanie przynajmniej krótkoterminowo właśnie zebrania tego haja i utworzenia swing low'a jest dużo, dużo większe niż antycypowanie odwrotne, odwrotnego wydarzenia, moi drodzy. I teraz po to właśnie nam są market structure shifty, moi drodzy, po to nam jest to wszystko, żeby te. Wydarzenia obserwować, żeby te, w, w tych wydarzeniach mieć pewność konkretnych zdarzeń, a nie bazować tylko i wyłącznie na knotach. Moi drodzy, to będzie tyle w dzisiejszym materiale 25 minut i tak sporo mam wrażenie, że udało mi się wam przekazać. Mój kotek tu do mnie kuka fajnie. <laughs> Moi drodzy, bardzo dziękuję Wam za oglądanie, jak zawsze za poświęcony czas. Za to, że jesteście, że tworzymy taką fajną społeczność. Trzymajcie się piona.